28 sierpnia w ramach wizyty do Lwowa pierwsza dama Rzeczpospolitej Polski Agata Kornhauser-Duda odwiedziła Bazylikę Metropolitalną w Niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Proboszcz katedry ksiądz prałat Jan Nikiel osobiście oprowadził żonę prezydenta Rzeczypospolitej Polski i opowiedział kilka ważnych faktów historycznych na temat katedry. Pani Agata Kornhauser-Duda dołączyła się do adoracji przy Najświętszego Sakramentu w Złotej Kaplicy, a także pozostawiła wpis w księdze gości katedry. Na zakończenie swojej wizyty pierwsza dama Polski przekazała do Bazyliki Metropolitalnej ampułki, naczynia liturgiczne na wodę i wino. Zaznaczę, że to nie pierwszy raz, kiedy pani Agata Kornhauser-Duda odwiedza Ukrainę w ramach swojej misji jako pierwszej damy. Po 24 lutym 2022 roku to już jej trzecia wizyta. Podczas poprzednich wizyt pani Agata Kornhauser-Duda odwiedziła szpital dziecięcy, spotkała się z przedstawicielami fundacji charytatywnych oraz polskich organizacji publicznych, a także odwiedziła kilka szkół i ośrodków regionalnych pielęgnujących język, tradycję i kulturę polską. Który, podobnie jak święty Józef Pilczewski, który był z Wilamowic, są całe wioski polskie przy granicy, to się ostawia.